Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. Słuchajcie, ostatnio właśnie musiałem zbierać 1500 tam złota, żeby kupić upgrade do naszego statku. Ja już to zrobiłem tutaj, to było Diving Bell, coś takiego. Przyrząd do nurkowania, czyli będziemy mieli chyba misję z nurkowaniem. I tam się udamy oczywiście dzisiaj. Oczywiście najpierw do statku naszego. I zobaczymy, w które miejsce będziemy musieli popłynąć i co mamy wyłowić. Ale przynajmniej zobaczymy, jak to wygląda tutaj w praktyce, te nurkowanie. Dobra, misję mamy oczywiście przy sterze chyba. Najpierw oczywiście, czekajcie, Sail to Sea. No, powinna być gdzieś na mapce zaznaczony punkt, do którego mamy dotrzeć. Musi być, na pewno jest. Tak więc za chwilkę ruszamy. Niech nam się tylko to wczyta. No dalej. Dalej, kolego. Okej, okay, coś tam ruszyło. Zaraz powinno być. Okej, okay. Jesteśmy na morzu, spoko. Teraz tylko tak, wezmę sobie na mapkę, spojrzę w którym miejscu. Jak to w ogóle daleko jest? Może można jakoś bliżej podpłynąć? Czy do tego można się przenieść? Nie bardzo. To jest tutaj. To jest w tym miejscu. I chyba nie ma bliżej... Nie będę tam nigdzie się przenosił, bo chyba nie ma sensu. W sumie moglibyśmy się tutaj gdzieś, ale... Czy ja wiem? Droga praktycznie taka sama, jeszcze zanim to się nam załaduje. Nie, podążymy normalnie. Aj, nie atakuj. Na razie nie. Tu jest jakiś loot chyba, zaraz weźmiemy, czekajcie. 3 metal. O, metal jest, kurczę, na wagę złota, powiem wam szczerze. I tego nigdy za wiele. Jeśli mamy okazję, to jak najwięcej. Coś mi się tak przywidziało, jakbym widział jakiś... Aha, to... Nie, dobra, spoko. To są plamki tej wody na monitorze. Taki efekt. Myślałem, że jakieś tam w chmurach było... Było coś na kształt statku, wiecie, jakiegoś widmo. Ja pierdzielę, już z widy mam. Czekajcie, tędy przepłyniemy. No dobra, może być, możemy tędy płynąć. Zawsze trafię na jakiś sztorm, nie? Albo jakąś kijową pogodę. No nic. ...3100 metrów, sporo, naprawdę sporo. Aha, jeszcze nie wiem, czy wam mówiłem, ale upgrade'owałem znowu statek. Jakieś tam, kurcze, nowe, wiecie, wyrzutnie pocisków zakupiliśmy. Znaczy, nowe. Upgrade'owaliśmy te, co mamy. Cholera, to jest. Sugar. Upgrade'owałem te, co miałem, oczywiście troszeczkę są silniejsze, ale też coś kupiłem, już nie pamiętam dokładnie, co to było. Coś też z... Aha, już wiem, rodzaj kul chyba. Jakiś mocniejszy rodzaj kul, które są silniejsze. Okej, czyli jak jest sztorm, oczywiście nie możemy wziąć tej kamery, tej kamery, która cały statek nam pokazuje. Nie ma takiej opcji. Ja tutaj się tylko boję, żebyśmy gdzieś na jakiś wir nie wpadli, bo naprawdę to spustoszenie robi ogromne. Ale na razie nie widzę tutaj nic po bokach. Na mapce też zresztą. O, dawaj. Kurczę, fale. Masakra. 1900 metrów. No, kilometr. Ponad kilometr już przepłynęliśmy. Jeszcze kawałek. Zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj. No. Teraz po prostej. Cały czas prosto. Widzę, że się wypogodziło troszeczkę. Możemy sobie wziąć w ten sposób. O, zobaczcie, ten piękny z przodu
No, nie wiem jak to się tam nazywało, zapomniałem. Ale wiecie, do cięcia statków. W sumie zaraz go chyba wypróbuję. Tam się tłuką, a jak to mówią, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Wpieprzymy się na ten statek prosto na niego, prosto na niego. Chociaż one już widzę, że są gotowe do abordażu, ale nie, zatopimy jej, po prostu weźmiemy. Weźmiemy, o, dawaj, 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 w nie, prosto w nie. Odblokowane osiągnięcie, pracownik miesiąca. Dobra. Powinna być tu jakaś skrzynia. Czekajcie. Albo i nie, albo i nie. Nie, są, są. Gdzieś tu są te skrzynki. Czemu ich nie widzę? Na mapce są pokazane, chyba że to chodzi o nurkowanie. Być może o to chodzi. Delfiny chyba, co? Tak mi się zdawało. Dobra, nic, płyniemy dalej. Przed nami jest ładny, kurcze. Czekajcie, czy to nie jest nasz cel w ogóle? Ten statek? No, na to wygląda, na to wygląda. Ale powiem, kurczę, czekajcie, spróbujemy się na niego wbić też tak. Chociaż nie, czekajcie, to jest wrak, to jest wrak, tu chyba będziemy nurkować przy nim. Tak mi się coś zdaje. Tak, diving for medicine. Po medycynę, czyli jakieś lekarstwa, okej. Gdzieś musiały zatonąć. Chociaż nie, to nie jest wrak. Czarnobrody, czy tam jak on tam się zwał. A z daleka wyglądał jak wrak. I lost count at 40. You've stepped up a rung. So, any luck finding medicines here? Nothing round this spot, sadly. But there's a few wrecks yonder that ain't been scoured by nothing but crabs and coral. I'll have a look. Edward? Edward, is that you? My goodness, the West Indies is a compact place. Hello, Bonnet. A surprise seeing you out here. I met Mr. Thatcher a month or so ago, and he offered to take me under his yardarms, so to speak. Says I must wash the hayseed from my hair before I'm a true pirate. Well, good luck to you then. Worse men have become better under Blackbeard's watch. Stary znajomy, co? No i mamy nurkowanie. You can now use the diving ball. Bell. Access the explore specific underwater. Oczywiście to jest potrzebne właśnie do tlenu. Po prostu będziemy nabierać w tej beczce wielkiej tlen. Okej, dobra. Czyli dobra, podpłynę sobie do tego punktu i tak jak nam tutaj... Wow, nie walnij. Tak jak nam tutaj mówiło. Po prostu weźmiemy i spuścimy tą beczkę. Okej. Gdzieś przy tym wraku musi być medycyna, oczywiście na dnie. Zaraz sobie to obczajmy. Dokujemy. No i jest, zobaczcie, tak to wygląda. To widziałem gdzieś chyba na trailerze jeszcze. Chest 0 na 6, Animus Fragment 0 na 3. Czyli zobaczcie, coś takiego, coś takiego. Okej, okay, mamy kurczę. Mamy. Powietrze, po prostu. Mamy powietrze, kurczę, co tu dużo mówić. Będzie trzeba uważać, żeby jak. Za daleko po prostu. Nie oddalać się, wiecie, czekajcie, tu jest gdzieś skarb. Jest, 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 jest. ...129 per earring. Dobra. Teraz do góry.
Jeszcze nam starczy. Tu coś jest, jakaś beczułka. Interakcja. Do góry niech wypłynie. A nie, sorki, to jest kurcze powietrze. A, widzicie. To coś na takiej zasadzie jak nasza beczka działa. Tu, kolego. Jakbyś mógł. Jest, wow. Czy te meduzy, czy tam, nie wiem, jak to tam jest. Czy to nam coś robi? Gold pocket, coś tam. Okej. Kolejny skarb. Chyba jest gdzieś tutaj. Albo pod spodem, panowie. I chyba tak jest. Chyba jest tutaj w tym wraku. Zaraz sobie wpłyniemy. Z tej strony powinno być gdzieś, kurczę, zaraz wejście. I chyba... Chyba nie ma tu, ale z góry. Tutaj mamy powietrze. Na razie to sobie... A, tu jest, dobra. Interakcja. Na razie jeszcze nie będę brał tlenu. Jak wyłowię ten skarb, no to wtedy weźmiemy. No, jeszcze beleczka. Cholera, żeby mi nie zabrakło tego tlenu, co? Bo będą jaja. Ale nie, myślę, że... Cholera. O, jest. Chyba... Czekajcie, co to było? Medycyna? Jakieś butelki znaleźliśmy, nie? Szybko, na górę. Teraz tak. Jak się stąd wydostać? Zaraz, kurde, utonę. Coraz słabiej widzę. Szlak. Zawaliło się to jakoś, kurczę, tu musi być inne. Jest chyba tędy. O, fuck. No tego się troszeczkę nie spodziewałem, powiem wam szczerze. No i lipa. Jest tutaj, kurczę, miejsce z bąbelkami, ale ja nie zdążę. Chociaż czekajcie, może się uda. Udało się, cholera, udało się w ostatniej chwili. Poczekajmy troszeczkę, niech mi się uzupełni ta energia. Okej, dobra, wracamy, co? Nieźle. Mało bym się nie udusił. Ohoho! Uwaga, żebym się nie rozbił teraz. Tu nas ciągnie. Aj. No, kolego. O, fuck, rekin. O kurczę, na naszych oczach. Widzieliście to? Nie wiem, chyba lepiej będzie stąd spieprzać. Cholera. Gonią mnie. Dawaj, kurde. Szybko. Do tego miejsca. Nie wiem, czy mi się uda, wiecie? Aj! Kurczę, dawaj, jeszcze trochę. Wracamy na statek. Masakra, kurczę, to było tyle szczęścia. Szczęścia w nieszczęściu. Najpierw bym się utopił, teraz jeszcze by mnie rekiny zżarły. Ale na szczęście jakoś wybrnęliśmy. I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Plague and perish. Will we steal medicines now? Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornigold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons.
proportions, nothing without charisma. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil, and all men will submit. And would you be the devil? For all else. Oh God. Looks fine. Of course it does. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. Mission complete. Ok, czyli tu mamy misję zaliczoną. I tak medycynę będziemy musieli zdobyć, tym razem chyba jakoś siłą. I w tej chwili jak to wygląda? Objective complete. Znaczek. Gdzie nam ten znaczek w ogóle pokazuje, co? Można tam jakoś bliżej się dostać. Dobrze by było. Chyba jest taka możliwość. Wydaje mi się, że tu możemy fast travel. Spoko, tutaj nawet chyba byliśmy. O, warehouse empty, aha, pusta, dobra. Czyli dobrze, będziemy chyba się tu nie mogę chyba, co? Nie, mogę tutaj na lagunę się dostać. I to zrobimy. Fast travel oczywiście weźmiemy, szybko się tam dostaniemy. Ja jeszcze tam ten punkcik obserwacyjny sobie obczaję. I ruszymy po kolejną misję. No okej, okay. No to wracamy, co? Jak to wygląda? Tutaj jeszcze bym chciał właśnie się dostać, ale zaraz, zacumujemy. O, to jest tu chyba, co? Ten znaczek, tak mi się zdaje. Chyba tak. Okej, okay. Ja sobie, wiecie co, opuszczę na razie nasz statek. I obczajmy. Byłem chyba tutaj na tej lagunie, coś mi się zdaje. Że polowałem chyba na zwierzęta. Nie wiem, czy to ta była akurat. No, ale mniejsza z tym. Dobra. Co to tak czerwono jest? O, fuck. Co oni się tak tłuką? Zaraz im pomożemy trochę. Dobra, ale ja i tego wybijam, czy co? I tych. Okej, okay, źle to trochę... Czemu on broni nie wyciąga? Szybko. Dobra. Ten z głowy, tam jeszcze jest jeden. Szybko! A kurczę, nie mogę go złapać, cwania. Ale kontrą zrobimy resztę. Jest, mamy go z głowy. Dobrze, tu jest jakaś beczka. Aha, to wszystko wsadzimy w piździec. No i tyle by było z tego wszystkiego. Tutaj musi być fragment. Gdzieś tu musi być fragment. Czy. Tu jest, okej. Okay. Chyba doskoczę, co? Mam nadzieję.
że doskoczymy. Powinniśmy. Jest. No to dobra, idziemy jeszcze tylko ten punkt, zaliczymy obserwacyjny i wracamy. Zwierzęta tutaj pełno chodzi, zwierząt. Też by przydało się popilnować trochę ich. Popilnować, popolować. No i dobra, tak to wygląda, fajnie. Wokół, kurczę, kilka wysepek ciekawych. Może coś tam być na pewno, dobrze. Jakieś skarby czy coś. Kurczę, takie laguny konkretne, fajne są. Wracamy na statek oczywiście. Podpłyniemy do tego miejsca, gdzie ta misja jest kolejna. Dobra, uciekaj. No, tak blisko, kurczę, tutaj... Przecież to jest mielizna prawie. O, dawaj. I wracamy do naszego steru oczywiście. Ja jeszcze sprawdzę za chwilkę, jak daleko to jest. To nie jest daleko. No, zaznacz, ok. 500 metrów, 500 metrów. Aha, ten statek. Rozumiem. Kurczę, co tu się dzieje? Taka mgła, czy co? Start mission. No to zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj będziemy robić. Czy też nurkować, ale chyba raczej nie. Coś innego. Aha, to jest ten, nasz kurczę znajomy, stary znajomy. Locate the Queen Anne Revenge. Zobaczmy. Gdzieś powinien być chyba, no właśnie. Tak myślałem, w tym rejonie gdzieś się będzie to znajdować. Dobra. 2400 metrów. Kawałek jest, cholera. Statki przed nami. Też muszę na tą mapkę na dole patrzeć, żebyśmy się gdzieś nie wbili czasem na jakieś skałki i innych przeciwników. No, tej akurat nie widzę tutaj. Skałki. Czy nie, jest jakaś, ale bardzo mała. Tu jest ta laguna, czekajcie, miniemy ją z lewej strony. Dobrze. Ło, uwaga. Same mielizny, cholera. Troszeczkę manewrów musimy tutaj zrobić. Cholera, tak mnie korci te statki zaatakować. Ale jest ich za dużo, cholera. Jeszcze jesteśmy akurat na ich terenie. Nie chcę tutaj, wiecie, jakiejś desynchronizacji przejść. Szkoda czasu na to po prostu marnować. Wow! Cholera, jak kurczę tu wieje, zobaczcie. Tak mnie zarzuca na bok, że mało się nie wywalę zaraz. No i zajebiście. Atakują mnie. Oj, kurde, chyba będę musiał troszeczkę zwolnić tempo, bo wiatr jest naprawdę bardzo silny. Nie mogę za bardzo. Jeszcze wiecie, jak żagle oczywiście opuścimy, to nam i tak nie miota, ale w tej chwili
zarzuca nas po prostu na bok. Ale jesteśmy tutaj na tym terenie, na tym zielonym terenie. Gdzieś musi być nasza Anna. To chyba ten statek, nazwa tego statku. Rocket Queen Anne. No to raczej chyba nie jest ona. Troszeczkę dalej odpłynąć. Ci się już ustawiają. Ale okej. No, przede mną coś tam... O, śmigło. O, fuck. Próbują to zrobić. No, kurczę, mają te. Tak samo ten przecinek z przodu. Cholera. Może być trudno. Szybko. I cała pizda. Ciśniemy. Aj. Skręcaj, zwolnij. Tak jest, dobrze. Teraz cała pizda. Zakręcaj. Dobrze jest. Okej, mamy go. Przy okazji zrobię abordaż, bo to jest coś większego. Okej, jest nasza. 10 musimy zabić, czyli coś większego to jest, bo w tamtych innych, mniejszych statkach mamy inną, mniejszą ilość po prostu. Okej. Dobra, 8 już o kurczę, ubiliśmy. No i jeszcze jeden został, kurczę, ale to już będziemy musieli zrobić normalnie. Chyba, że można jeszcze właśnie wykorzystać do tego gnata. Jest, poddali się. Statek jest nasz. Pięknie, mam nadzieję, że łup będzie warty. Przy okazji jeszcze chyba sobie, tak, naprawimy od razu statek. 50 rumu, 15 cukru, heavy shot, mortar shot, crew member. Właśnie, mam jeszcze inny rodzaj ataku, wiecie, teraz mam... Jak RT wciśniemy, szybko, to lecą takie jakby salwy. Tam chyba zauważyliście też. Dobra, tego mam z głowy. A tam drugi, kurczę, będzie nas atakował. Nie, skręcaj. O właśnie, zobaczcie. Widzieliście? Beczki, szybko. Tak jest, kurczę, idealnie. Jeszcze dwie. No już chciał, kurczę, dziobem jebnąć nas, ale ha, chyba się troszeczkę... wkurzył. Ładnie oberwał tymi beczkami, nie powiem. No dobra, ale my byśmy musieli odszukać nasz statek, co? O fuck, ile tu ich jest, no. Jak to wygląda w ogóle tu na mapce? Ciężko. Teren dosyć rozległy, ale nie będę tutaj wpływał. Trzeba się pokręcić. Locate the Queen Anne Revenge. Też tego życia nie mam aż tak dużo. Cholera, tu jest coś. Jakaś skała. F
fucking shit, no. Cały czas mnie tu atakują. Cały czas. Czekajcie. Reach, jest. Jesteśmy. Przeżyj to, proszę. Przeżyj, przeżyj, przeżyj. No time for a vote. Thatch is outnumbered. The crew will understand. Beat the quarters, lads. We're sailing into hell. It's bad. No nie. Rozwalą mnie. Cholera. Znalazłem kurczę statek, no. Dobra. Opuść to. Aj, kurde. Widzicie, nie mogę w konflikcie opuścić kurczę statku. Może kurczę schowam się tutaj gdzieś. Uda mi się jakoś. No nie wiem, bym musiał podpłynąć troszeczkę dalej, żeby ich zgubić. I zawrócić za chwilkę. Okej, tamten jest na żółto, zaraz powinien nas zostawić. Okej, chyba jest. No to ostry skręt. I wracamy, wracamy. A jednak jeszcze nie, jeszcze nie. No musiałbym przeczekać to, kurczę, tu jest kolejny, fuck. Ale żem się wkopał. No nie wiem, czy to tak będzie prosto, wiecie. Tamten teraz ma nas na celowniku. Kurczę, no. Cholera, jak nie jeden, to drugi, co? Tamten już prawie zrezygnował, ale teraz drugi będzie nas chyba ścigał. Dobra, może się uda. Aby tylko wiecie, wyszedł na brzeg, to już będzie dobrze. I tak będę musiał chyba zaraz skończyć odcinek, bo długi wyszedł. 32 minuty, jakby nie patrzał. Okej, okay, reach. Dobra, udało się. Ja już sobie tutaj, wiecie, dopłynę. Troszeczkę w opłakanym stanie jest. Trzeba by było go troszeczkę podreperować, jakiś armor najlepiej by było zainwestować. Rich Blackbird. Dobra, idziemy do Czarnobrodego chyba. Ja tam jeszcze z nim pogadam i będziemy kończyć wtedy. Wave Points 1, Chesty 4, Animus Fragment 2 i Secret. Nie pamiętam ile. Dobra, kolejny poszedł. Ten też. Dawaj, tylko nie zabij mi kurczę Blackbirda, bo będzie kiepsko. Okej, jeszcze trochę życia ma. Wszyscy? Nie, jeszcze jeden. Okej, jest. Jeszcze ktoś czy nie? Dobra, mamy. I słuchajcie, tu sobie kończymy oczywiście, bo już długi ten odcinek się zrobił. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny już niedługo. Na razie, cześć!